To jest ta płyta, którą pani otrzymała? Ja nie dostałam, bo byłam tak zła, nie chciałam oglądać, bo wiedziałam... Ja poproszę o przybliżenie do kamery. To jest to, co inwestorzy otrzymali za swoje minimum 5000 dolarów. To jest płyta, tak, tak wygląda, wydana w sposób niebywale amatorski. Proszę zobaczyć, jest to zwykły papier, który ktoś mógł sobie wydrukować na domowej drukarce. Zwykły plastikowa pokrywka, czy jak można to nazwać, którą każdy może kupić w sklepie. I płyta wydrukowana tak naprawdę, zgodziłaby pani się, że taką pani może też wypalić sobie na komputerze? Tak, każdy może, nie za 5000 dolarów. Ale pani za tą płytę, to jest to, co tak, pani... To jest moja najdroższa płyta Pod Słońcem, nigdy jej nie oglądałam, ale to jest chyba najdroższy krążek Pod Słońcem, taki krążek za 5000 dolarów, przynajmniej dla mnie. Ale niektórych inwestorów po 20 czy 25 tysięcy. No właśnie. Dla wielu inwestorów po 5 tysięcy, wiem, że ludzie zainwestowali do 20-25 tysięcy, tak jak powiedziałam, znalazłam wiele ludzi, którzy... Ja dałam ogłoszenie w którymś tam roku do gazety jednego z magazynów polskich. Ja dostałam bardzo wiele oddźwięków z tego w tym czasie. Okay. I okazało się, że ludzie się wstydzili po prostu, jak ich Krzysztof Krawczyk wywiódł w pole. Może mnie to nie uderzyło tak bardzo, ale się okazuje, że to byli przyjaciele Krawczyka. To było wiele inwestorów, było przyjaciółmi Krawczyka i może to bardziej bolało, że tym bardziej, że ja zaczęłam potem się interesować troszkę więcej i się okazało, że jak to pan Krawczyk pisze, jak to jest wierzący, jak to wszystkie piosenki były na temat Boga i religii, wszystkiego podobnego, a się okazuje, że po prostu oszust. W jaki sposób pani próbowała przez te wiele lat? Czy pani jeszcze w ogóle zależy na tych pieniądzach? Technicznie to po prostu chciałabym się skontaktować ze wszystkimi inwestorami, którzy władowali w te pieniądze i zostali oszukani przez Krawczyka. On tak pięknie mówi o Bogu, tak pięknie mówi o dobrych ludziach, a tyle ludzi oszukał. I najgorzej, że przeczytałam wiele artykułów, które mi dostarczono i się, w tej chwili mi nie tyle zależy o odzyskaniu tych pieniędzy, tylko po prostu, że technicznie widać, że Krzysztof Krawczyk śmieje się z nas wszystkich. Przepraszam, że tak powiem, jaka durna Polonia jest, że niby inwestowała w swojego idola i ja on sobie po prostu znalazłam artykuły, gdzie pisze, że to był jego wywiad, jego słowa, że żyje za 3000 dolarów na miesiąc w Stanach, że to dużo kosztuje, ale jego dobrzy inwestorzy i przyjaciele dali przynajmniej 100 tysięcy dolarów, które były wpłacone na konto otwarte na jego teściową. Także że wie pan, jak jako inwestor, czy wszyscy inni ludzie, z którymi rozmawiałam i szkoda było, rozmawiałam z ludźmi, którzy, dużo ludzi na Florydzie chyba zainwestowało w niego i smutne były te rzeczy, że oni chyba szantażowali ludzi nawet, że była kobieta, która powiedziała, pani, ja pracowałam, moje ostatnie oszczędności dałam i zaczęli mnie szantażować tym, że będą powiadomią o emigracji. Ale to znaczy oni? Krawczyk. Krzysztof Krawczyk ze swoją żoną. Okay? Czyli Krzysztof Krawczyk ze swoją żoną Ewą absolutnie szantażowali ludzi, którzy kontaktowali się z nimi w celu odzyskania tych swoich pieniędzy, które zainwestowali w ten projekt tej amatorskiej płyty, że jeżeli oni będą ich nagabywać, oni ich podadzą te osoby do Urzędu Migracyjnego o to, że jest nielegalnie, tak? Panie Krzysztofie Krawczyku, muszę powiedzieć, że ma pan wielki tupet, tym bardziej przyjeżdża pan po 15 latach. Ja mogę panu powiedzieć tyle. Nie tylko ja, ale wielu innych dziennikarzy, jak również kilku inwestorów będzie pod budynkiem Fundacji Kopernikowskiej czekała albo przed, albo po pana koncercie, tak aby pan spróbował nam się wytłumaczyć, czy pan odda te pieniądze, gdzie są te pieniądze, bo no chyba, że od założenia chciał pan zostać wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa za wydanie najdroższej płyty świata. 5000. Pani doktor, proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Czy w ogóle
I z iloma osobami już pani próbowała się na przełomie tych ostatnich lat kontaktować, z iloma osobami, inwestorami się pani skontaktowała? Znalazłam bardzo dużo osób, szczególnie w tym 94 roku, kiedy szum się zrobił właśnie, ja dałam ogłoszenie, żeby się ludzie kontaktowali, chyba to była nazwa tej płyty, Let Me Be Your Child, coś takiego, i właśnie wtedy, jak to się mówi, uderzyłam w stół i odezwały się nożyce. Kupę ludzi się odezwało, okej, wtedy. I problem był taki, że nawet założyć sprawę sądową dla Krawczyka było bez sensu, bo nawet jakby się wygrało, to jak ściągnąć się technicznie, trzeba by założyć sprawę czy w Polsce, czy ściągać z niego pieniądze. Także to było bardzo, bardzo, powiedzmy, kłopotliwe w tym momencie. Nikt nie chciał już więcej utopić pieniędzy. Jak każdy utopił tyle pieniędzy za Krawczyka, to utopić więcej, wiadomo, jak nasza ta adwokaci kosztują. Także to by było wkładanie więcej pieniędzy, prawda? Także może wiele inwestorów liczyło na to, że jednak w Krawczyku odezwie się jakieś sumienie, okej, skoro tak do Boga walił i modlił się i mówił, jaki to on jest dobry, to mam takie odczucie, że ludzie, jednak ci inwestorzy mieli wrażenie, że któregoś dnia ten Krawczyk odda te pieniądze, tym bardziej, że mu się źle nie powodziło w Polsce. Później znowuż próbowaliśmy do tego Ramki dotrzeć, bo oczywiście Krawczyk umywał rączki, że to on nic nie... Ramki, czyli jego menedżer, tak? Tak, tylko ja sobie przypominam, że rozmawiałam z Krawczykiem, a nie z Ronem Ramki. Oczywiście na tyle był Krawczyk cwany, że oczywiście podpisy wszystkie tych kontraktów są przez Rona Ramkiego. No i wtedy pan Krawczyk sobie, on nic nie wie, tylko w wywiadach, które dostałam, to Krawczyk doskonale o wszystkim wiedział. Zresztą jest przerażające, bo w tym momencie z wywiadu dla Super Expressu się okazuje, że Krawczyk doskonale stwierdza, że on przez 15 lat miał spuszczoną głowę do Ameryki, nie chciał się pokazać, dlatego że nagle potwierdził to sam w wywiadzie, że niestety obiecał inwestorom wydanie płyty, której nigdy nie wydał, i w tej chwili przyjeżdża do Stanów po 15 czy 16 latach i będzie premiera tej płyty 15 czy 16 października i będzie oddawał pieniądze. Wow, czuję, jak mi kaktus rośnie na ręce. Ja obiecuję, że my z kamerą będziemy tego 15 i 16, zobaczymy, czy zyska pani swoje pieniądze. I drodzy państwo, jeżeli nas oglądacie, a mam nadzieję, że oglądacie, jeżeli zainwestowaliście w płytę pana Krzysztofa Krawczyka w 1993-94 roku, bez względu na to, gdzie państwo są, czy tutaj w Chicago, czy są państwo w Pensylwanii, czy są państwo na Florydzie, proszę o telefon i o kontakt. Proszę pisać, napisać nam do mnie osobiście e-mail i opowiedz mi swoją historię, ile państwu Krzysztof Krawczyk i pan Ron Ranke są państwu dłużni. E-mail za chwileczkę pojawi się na dole ekranu, a jest to chicagonews@live.com oraz proszę do mnie dzwonić. 312-436-1915, powtórzę numer 312-436-1915. Pani doktor, proszę mi powiedzieć, czy pani się wybiera na ten koncert? Chyba nie, bo po prostu nie chcę oglądać człowieka, który jest tak parszywy i wredny i naciągnął tyle ludzi, także jak można popierać człowieka takiego? Okay. Poza tym zaskoczyło mnie coś jeszcze, że na ogłoszeniu ja byłam w ogóle, jak zobaczyłam gdzieś tam afisz, że występuje, sobie myślę, odważny człowiek. Okay. Ciekawe, że w ogóle nie ma nawet kogoś, kto sprowadza, napisane na tym plakacie, kogoś, kto sprowadza. Widocznie jednak Krawczyk i impresario boją się, żeby... Ja nie wiem, czego się boją, bo normalnie każdy jest dumny. Ja sprowadzam takiego wielkiego człowieka, dlaczego nie jest nic napisane? Ja bym chciała jeszcze jedną rzecz podkreślić, że pan mnie zapytał, że... Czy jakiś kontakt, czy robiliśmy coś. Na tyle Krawczyk był bezczelny, że do jednego z inwestorów napisał list, że jeżeli będą jeszcze go napastować w oddaniu pieniędzy, to będzie prowadzony harassment przeciwko temu państwu. Także że tak po prostu traktuje Krawczyk swoich inwestorów. Niestety, zobaczymy, co się w tej sprawie uda zrobić.
Ja, tak jak pani powiedziała, nie zależy pani już na tych pieniądzach, ale chodzi przede wszystkim o sprawiedliwość, prawda? Absolutnie. Poza tym, tak jak pan czytał, ja w tej chwili mam artykuł, kobieta, która z Connecticut i ona jest otwarta, powiedziała, żeby napluła Krawczykowi w twarz, jakby go spotkała. Ja myślę, że wszyscy inwestorzy się czują tak, jak ta kobieta. Tak jak powiedziałam, ja po prostu, dla mnie to Krawczyk szuje, jest normalna szuja pod słońcem, ale ja wiem, że jak można było, jak ktoś się uważa przyjacielem i oszukać ludzi na 20 tysięcy, a potem jeszcze mówić, że to będzie harassment, że będzie zgłaszał do adwokata, jeżeli ci ludzie będą się domagać tych pieniędzy. Przecież ci ludzie mają dokumenty, my nie mówimy sobie tak, powiedzmy, w ciemno. Wszyscy te osoby, o których mówię i wiele tych inwestorów, których potrafiłam znaleźć, to my mamy dokumentację na to. To nie jest takie, powiedzmy, gadanie w ciemno. Każdy z nas ma papiery. Te papiery może trochę pożółkły, z rankiem i razem z nazwiskiem Krzysztof, okej? Okay? Ale to można coś sobie popatrzeć na te papiery w tej chwili, prawda? Także no, że nic nie ma znaczenia, te papiery. Tak. Super. Pani doktor, bardzo pani dziękuję i bardzo mi dziękuję. Przykro jednocześnie, że przez tyle lat musi pani się martwić o te 5000 dolarów. Chciałabym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo jak ta kobieta, która zainwestowała te powiedziała, że ostatnie wyskrobała pieniądze i powiedziała, ja teraz nie mogę zobaczyć, jak żona Krawczyka, Ewa, okej, chodzi i kupuje sukienki, nie wiadomo za ile, za czyjeś pieniądze technicznie wtedy, prawda? Poza tym też chciałam podkreślić, że pani Ewa sobie podkreśliła, że chce pojechać na zakupy tutaj do najdroższych sklepów w Chicago, jak przyjedzie na koncert. Mam nadzieję, że sobie przypomni te pieniądze, które są oni winni dla tych inwestorów. Ja też mam taką nadzieję. Dziękuję pani bardzo jeszcze raz. Dziękuję państwu i dobranoc, do zobaczenia już wkrótce.